Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, a to jest już drugi Scorpio Vlog. Tak, w końcu po tych kilku miesiącach nauki, w końcu mamy długo oczekiwane wakacje. Ja też jestem zadowolony, wszyscy są zadowoleni z tego, my przynajmniej ludzie jeszcze nie w pełni dorośli. I co mogę powiedzieć? No w końcu wakacje i będzie full nagrywania. Niestety dzisiaj jeszcze nie przyszła do mnie gra Risen. Jestem poddenerwowany już lekko. Dlaczego? Bo ta gra już trzeci dzień idzie, a ja zamawiałem we wtorek, dlatego ja będę dalej czekał. Jak dzisiaj to nie przyjdzie, to jestem pewny, że jutro. Ale no to jeszcze zostaje do przemyślenia. Chciałem wczoraj nawet już zacząć nagrywać z Risen, ale no gra jeszcze nie przyszła, dlatego to już sobie pozostawiam, nie wiem, może następny tydzień. Na pewno dzisiaj możecie oczekiwać ode mnie Gothica 2 Noc Kruka. Tak, bo obiecałem, że od wakacji, czyli od dzisiaj, bo już dzisiaj są teoretycznie wakacje. I zacznę nagrywać z Gothica 2 Noc Kruka, więc możecie się dzisiaj pierwszego odcinka spodziewać na moim kanale. No i co jeszcze? Pozdrawiam moją klasę, która już nie jest klasą, rozpadła się jak pył. Pyłek normalnie nie, troszeczkę mi źle z tym, ale po 2 miesiącach mi to przejdzie i wrócę do nowych ludzi. Tak, zobaczymy jak to wszystko przeminie. Tak inaczej pozdrawiam całą moją klasę, która już nie jest klasą. Tak, pozdrawiam. Nie będę po kolei wszystkich wymieniał, bo to nie jest jakaś kurczę parada. Okej, i co jeszcze chciałbym tutaj z wami wymienić się jakimiś wiadomościami. Co na moim kanale się ogólnie dzieje? No, powiem wam tak. Ten tydzień to trochę taki jest zwariowany. Z mojego powodu, iż no fajnie, fajnie się ten tydzień powiódł i jedno marzenie się spełniło. Chociaż nie spodziewałem się tego, że no spełni się, ale się spełniło. Wy chyba dokładnie wiecie, o co mi chodzi. Ja tutaj nie będę szczegółów wymawiał, dlatego wy doskonale wiecie, co się stało w tym tygodniu. No i dobrze, co jeszcze? Co ja bym chciał tutaj dzisiaj przede wszystkim powiedzieć w tym drugim Scorpio Vlogu, bo ostatni był bodajże miesiąc temu, dobry już naprawdę miesiąc temu, to wtedy nagrywałem aparatem cyfrowym, tak, cyfrówką nagrywałem i uważam, że tam się chyba lepiej nagrywa, ale niestety już musiałem ją oddać, więc nie była moja, tylko pożyczona. No i dobrze, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o pracy, ogólnie o tym, jak ludzie powinni tak naprawdę doceniać czyjąś pracę, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę nikt nie chce doceniać tego, co robimy, a zależy od tego, jak my to robimy, jak do tego podchodzimy. Dlaczego tak się bardzo staramy pracować o cokolwiek, żeby po prostu, wiecie, starać się jak najbardziej o to, aby ludzie szanowali nas, doceniali to, co robimy. Bo naprawdę dzisiaj jest ciężko sobie zapracować porządnie na to, żeby i ludzie nas doceniali, i żeby było z tego jakiś, nie wiem, pożytek. No, na moim przykładzie się można oprzeć, ponieważ no ja akurat nie wiem, czy jestem doceniany, czy nie jestem doceniany, no bo różnie to bywa. Ludzie, niektórzy mi piszą, że no to co robię na YouTubie, no to nie wiem, czy jest źle, czy jest dobrze. No oni uważają, że robię to bardzo dobrze, tylko po prostu pochłania mnie ta myśl też, że są ci ludzie, którzy po prostu kompletnie nie chcą tego doceniać, a to są zazwyczaj ludzie, którzy nic nie robią.
obijają się na tym kanale. Mają tylko swoje kanały po to, żeby, nie wiem, kogoś oglądać. Ale zazwyczaj to też są ludzie, którzy sobie robią konta tylko po to, żeby kogoś, nie wiem, tak powiem, w dzisiejszym zmodernizowanym czasie hejtować. Bo dzisiaj to ludzie, nie wiem, no w 40% tak uważam, bo dużo jest hejterów. Nie powiem, że ich jest mało, ale no robią to, bo nie wiem, nie wiem co im to daje, bo jak ostatnio patrzyłem na, nie wiem, kilka kanałów, to po prostu aż mi się ich żal zrobiło, że chcą odejść z YouTube'a, bo hejterzy, bo nie wiem, coś tam, bo to, bo tamto. Ale najbardziej mnie to bawi, że po prostu oni chcą po prostu zrezygnować z tego, co pracowali na bardzo długo, na co po prostu powinni zasłużyć sobie na jakieś, nie wiem, na jakieś, no nie wiem, o docenienie, szacunek, na spełnienie tego, co oni po prostu chcą robić, bo no nie wiem, w moim przypadku nie jest aż tak źle, że po prostu wszyscy z kolei mnie hejtują. Mam hejterów, nie ma co już ukrywać, bo mam, ale to nie jest w tak dużych ilościach. No mam, ale ja się nimi nie przejmuję, ja mam na nich kompletnie zwisa i powisa. Znaczy, powiewa. Źle to powiedziałem po prostu. No to co? Co jeszcze mógłbym powiedzieć na ten temat? Po prostu ludzie pracują po to, żeby po prostu ludzie zaczęli doceniać to, co robią. Bo dzisiaj naprawdę nikt nie przejmuje się tym, kto się najbardziej stara, tylko po prostu trzyma się siebie, a nie po prostu chce docenić to, co druga osoba robi jak najlepiej. No to podsumowując ten temat, ludzie w dzisiejszych czasach są, powiedzmy tak, żeby nie obrazić innych, ale egoistyczni, ponieważ dzisiaj każdy myśli tylko o sobie. To jest autentyczna prawda. Możecie mi wpisać w komentarzach, że nie, ja nie jestem egoistą, jestem altruistą i kurczę, pomagam bezinteresownie każdemu. Ja wiem, że większość ludzi to są egoiści. Ja już z niektórymi ludźmi się spotkałem w moim życiu, którzy po prostu zachowują się jak samoluby totalne. Nie mają za grosz, nie wiem, serca. Po prostu ludzie, którzy po prostu myślą wyłącznie o sobie, są ludzie, nie mogę ich nazwać złym, bo nie wiem, bycie egoistą pewnie też ma jakieś swoje plusy, ale minusy tutaj są przeważające. I dlatego uważam, że bycie egoistą, no nie wiem, jest i dobre i złe. Tylko po prostu trzeba uważać, jak się powinno być egoistą, żeby po prostu nie przesadzić, bo po prostu niektórzy ludzie naprawdę są egoistami do takiego stopnia, że po prostu nawet, nie wiem, na przykładzie bezdomnego nie pomogliby mu na przykład, bo liczą się tylko ze sobą, nie potrafią na innych po prostu spojrzeć prosto w twarz i po prostu mu pomóc. Po prostu ludzie dzisiaj nie mają czegoś takiego jak pomoc taka jakby. Chociaż nie, są ludzie, którzy po prostu są wolontariuszami, chcą pomagać innym no nie wiem, na przykład Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to co roku zawsze widzę na mieście ludzi, którzy po prostu zbierają pieniądze na chore dzieci. Są ci tacy wolontariusze, którzy nie za pieniądze, tylko po prostu za ich bezinteresowna pomoc. Po prostu oni
To są tacy ludzie, którzy po prostu robią to z serca, wyłącznie, chociaż nie wiem, ja nigdy nie byłem wolontariuszem, więc ja nie wiem, jak to jest być wolontariuszem, ale na pewno trzeba być po prostu, trzeba mieć empatię do ludzi, to przede wszystkim, bo to też ma jakieś znaczenie w naszym społeczeństwie. Ale tak mówiąc o altruizmie, egoizmie, powiedziałem wszystko, co chciałem tutaj wam przekazać, bo dzisiaj akurat nie miałem takiego dość konkretnego tematu, poza tym, że zapowiedziałem wam nową serię, bo nie chciałem już robić to w osobnym filmiku, bo dzisiaj mam takie kompletne zamieszanie, że nie wiem, co wrzucić. Wiem, że muszę wrzucić Saints Row'a, bo we w piątki zawsze wrzucam, nie ma bata, żebym jakiś piątek nie wrzucił. Tego dzisiejszego vloga wrzucę. Co tam jeszcze? Nie wiem, i Gothic 2 Noc Kruka, tak, to też będzie. A co jutro, to zobaczymy. A bardzo bym chciał zacząć tego Risena nagrywać, a ja go zamówiłem, nówkę. A okazuje się, że nie ma trzeci dzień. Nie wiem, ja będę dalej się o to ubiegał, co z tą grą będzie dalej. Dlatego ja tu chyba się już z wami pożegnam. Powiedziałem wszystko, co chciałem dzisiaj na ten temat powiedzieć. Nie wiem, jak nazwę tytuł tego odcinka, zobaczycie zresztą na moim kanale. Trochę powiedziałem o hejterach, trochę powiedziałem o egoizmie, altruizmie, o tej całej empatii i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że się wam spodoba kolejny Scorpio Vlog. Nie wiem, jak go ocenicie, to już od was zależy. Tak czy inaczej, ja się nigdy nie będę poddawał, ja nie będę rezygnował, bo po prostu zbyt dużo bym stracił, a bardziej jeszcze bym żałował, bo są teraz tacy ludzie, że tak już powiem, bo nie chcę jakoś tak dziwnie urazić, którzy po prostu swoją pracę chcą odrzucić z powodu kilku ludzi, którzy po prostu chcą to zniszczyć słowami. Bo tak internet dzisiaj działa, że tylko słowami można kogoś zniszczyć, ale reasumując te tematy, uważam, że świat po części już odwrócił się do góry nogami. Dlatego ja tu się już z wami żegnam. Myślę, że wam się spodobał ten vlog. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i dzisiaj postaram się 3 filmy maksymalnie wrzucić, bo ja nie chcę też przesadzać z ilością 4 filmów na dzień, bo to by było za dużo kompletnie jak na mnie. Więc ja tutaj się z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio. Trzymajcie się. Do następnych projektów. Na razie.